Ja byłem w szoku. Pani Małgosia Rozenek powiedziała, że dla mnie założy konto na tej aplikacji. Ja jestem w szoku. Ja wciąż nie dowierzam, co się dzieje w moim życiu. TikTok niezwykle zmienił moje życie. Poznaliśmy się w pracy. Tej, którą rzuciłeś. Tak, tej, której rzuciłem. Dominika była moją przełożoną. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem reporterką portalu Świat Gwiazd, a u mojego boku Damian Tkaczuk. Cześć, bardzo mi miło. Znany szerszej publiczności jako Pan z Zary, tak jak Ci powiedziałam przed chwilą, przed naszą rozmową, to jest mój ulubiony content, ale pytanie, bo jesteśmy na konferencji ramówkowej stacji TVN, co Ty tutaj robisz? Przede wszystkim dziękuję Ci bardzo za te miłe słowa. Ja dzisiaj zostałem zaproszony przez TikToka, aby tutaj przyjść i zrobić content jak najlepszy, żeby poznać nasze gwiazdy, żeby osoby, które oglądają TikToka i widzą te osoby w telewizji, mogły je też zobaczyć na TikToku z tej trochę innej, niereżyserowanej strony. Mi się wydaje, że mi się to udało. Nagraliśmy parę fajnych filmów, no i już niedługo je wstawię na profil, także zapraszam. Powiem Ci, że gdy Cię zobaczyłam tutaj na ramówce, to mówię, o wow, ten chłopak będzie miał swój własny program. Takie myśli przyszły mi do głowy. No, czy Ty właśnie myślałeś też o takim kierunku, żeby faktycznie zbliżyć się do tego takiego świata mediów, nie tylko social mediów, ale stricte telewizji? Niezwykle mi miło, że tak mówisz. Tak, to jest niezwykle gdzieś tam w głębi moje marzenie. Aktualnie jestem w 100% skoncentrowany na TikToku i na dostarczaniu jak najlepszych treści w internecie, ale nie wiem, co też przyniesie przyszłość. Odnajduję się też w takim miejscu, jak tutaj jesteśmy i bardzo dobrze się tutaj czuję, muszę przyznać, więc mam nadzieję, że w przyszłości to też się rozwinie, może też o telewizję. Ten TikTok dał Ci niesamowitą popularność, bo nawet widziałam chyba, jak Cię tu jakieś gwiazdy zaczepiły i mówi, o, to jest Pan z TikToka. Jak Ty na to zareagowałeś? Ja byłem w szoku. Pani Małgosia Rozenek powiedziała, że dla mnie założy konto na tej aplikacji. Ja jestem w szoku. Ja wciąż nie dowierzam, co się dzieje w moim życiu. TikTok niezwykle zmienił moje życie. Aktualnie dzieją się rzeczy, o których bym, nawet ten wywiad, o których bym wcześniej nie marzył, więc ja jestem przeszczęśliwy. To też jest taki przykład do tego, że warto wierzyć w siebie, warto dążyć dalej w swoich celach i robić to, co nam sprawia radochę. Zastanawiam się, skąd bierzesz inspirację do tworzenia kontentu, bo Pan z Zary to jedno, ale jest jeszcze typ z Tindera i tak dalej, no właśnie. Pytanie otwarte. Staram się jak najbardziej urozmaicać swój content i dostarczać różnorakie treści. To, co mnie najbardziej inspiruje, to jest, ja bym powiedział, że po prostu wszystko dookoła, to, co mnie otacza, nawet ten wywiad i nawet ty teraz, mam tutaj z tyłu głowy, co mógłbym nagrać, tutaj obserwuję również i myślę, mi się wydaje, że to jest takie też moje zboczenie, dlatego, że gdziekolwiek nie jestem, z kimkolwiek się nie spotkam, to ja biorę notatniki i zapisuję ta jedna osoba, która, także wszystko mnie dosłownie inspiruje. Wrócę do oczywiście tematu naszej rozmowy. Pan z Zary, ja Cię poznałam z tego kontentu. Czy Ty faktycznie miałeś jakiś kontakt z tą sieciówką? Nie miałem. Bardzo często dostaję to pytanie i naprawdę nigdy nie pracowałem w tym sklepie, mimo że widziałem komentarze, gdzie ktoś pisał, że kogoś obsługiwałem, to nie jest prawda. Nigdy nie pracowałem w tym sklepie. Uwielbiam ten sklep. Jestem ogromnym fanem tych ciuchów, ponieważ noszę je na co dzień. Większość ciuchów, które mam, są z Zary. No ale sprzedawcy mają swoje foszki. Oczywiście, że tak, ja ich uwielbiam, ja uważam, że oni są super, dla mnie są bardzo mili po tej serii, więc jest fajnie, fajnie. A ty z Tindera, rozumiem, że chodzisz na randki? Nie. Co ciekawe, większość filmów typów z Tindera to są opowieści dziewczyn, które do mnie pisały na Instagramie. Miałem tam okienko, w którym zadawałem pytania i dziewczyny ogromnie mi pomagały tworzyć tą serię. Więc większość filmów jest, myślę, że trafiona, dlatego że to są faktyczne przykłady dziewczyn, które się naprawdę wydarzyły. I okazuje się, że nie tylko ta dziewczyna, tylko kolejna i kolejna i kolejna również się identyfikuje z tą historią, co jest w ogóle niesamowite. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Totalnie. Zastanawiam się, kiedy zacząłeś, bo mam wrażenie, że to jest taki najtrudniejszy moment, kiedy postanawiasz, dobrze, ja teraz będę się zajmował tym i będę w tym konsekwentny. Ja pamiętam ten moment, pamiętam dokładnie ten dzień, kiedy to było, dobrze, teraz dokładnie nie pamiętam jednak daty, ale pamiętam moment, kiedy siedziałem w swoim pokoju i to było około 5 stycznia 2020 roku, to było przed pandemią. I wtedy postanowiłem publikować treści codziennie.
I tak to trwa do dzisiaj, czyli minęło już kupę lat, 3,5 roku, tak, kiedy wstawiam treści codziennie do internetu i myślę, że ta konsekwencja jest tą rzeczą, która chyba doprowadziła mnie tutaj, tak mi się wydaje. Bo gdybym się poddał, to, a były też takie momenty, gdzie już byłem zmęczony, to pewnie by mnie tutaj dzisiaj nie było. I zastanawiam się, czy ta konsekwencja przychodzi ci naturalnie, czy faktycznie musisz się czasami zmusić. I tu mogę trochę prywaty, bo mi, tak jak powiedziałeś, nie zawsze się chce. No naprawdę, czasami bywają dni, kiedy po prostu masz ochotę obejrzeć serial oczywiście, i tyle. Oczywiście, że tak. Jesteśmy tylko ludźmi. Ja mam tak, że aktualnie bardzo dążę do tego, aby podtrzymywać tą codzienną działalność, czy codzienne publikowanie treści. I to mnie aktualnie mega motywuje, czyli jeżeli nie mam już siły, to wiem, że teraz muszę odpocząć, zrelaksować się, może i włączyć jakiś serial, bądź napić się dobrej kawy i pomyśleć. I ten pomysł do mnie przychodzi, dlatego my często nagrywamy na przykład o 19, o 20, a o 20.30 już wstawiam ten film na profil. Nie mam praktycznie wcale filmów, które są naprzód. Na przykład dzisiaj nagrywałem i pewnie z panią Małgosią Rodzonek dzisiaj wstawię ten film i dzisiaj to nagraliśmy. Wiem, że praca na TikToku to jest praca na cały etat albo czasami więcej. Czy faktycznie u ciebie też tak jest, czy ty jeszcze czymś się zajmujesz? Ja się zajmuję tylko i wyłącznie tym. Myślę, że nie dałbym rady pogodzić tego z niczym innym. To tak bardzo pochłania moją głowę, że nie byłbym w stanie skupić się też na innej pracy i oddać się jej w 100%. Ja jestem taki, że jeżeli coś robię, to oddaję się temu w 100%. Nie dałbym rady. Nie dałbym rady pogodzić tego z inną pracą. Tym bardziej, że mamy aktualnie bardzo dużo też współpracy, też oczekiwań. Myślę, że widzowie też oczekują ode mnie, żebym trzymał poziom czy pracownika Zary, czy innych filmów. A ja lubię zaskakiwać i lubię podnosić sam sobie poprzeczkę. Jestem okropnym i ogromnym perfekcjonistą, tak mi się wydaje. Tak się czasami zastanawiam, czy perfekcjonizm to jest zaleta, czy wada. Ja też się nad tym zastanawiam. Ja też się nad tym zastanawiam, bo jest wiele rzeczy, które poprawiam, dlatego że najmniejszy szczegół mi w nim nie odpowiada. A mógłbyś już zakończyć, iść do przodu i dalej. Mógłbym, tak, ale tak, nie, tak. Bo inaczej będzie siedzieć w głowie, znam to. Tak, nagranie filmu zajmuje nam parę godzin. Niekiedy dwie godziny nagrywamy film, który mógłby powstać w pół godziny teoretycznie. No ale to przynosi efekty, więc ja trzymam za to kciuki. Wracając do tego początku stycznia 2020 roku, czy wtedy pracowałeś, czy może już wtedy postanowiłeś sobie, okej, ja teraz idę w TikToka, czy to było tak trochę na zakładkę? Tak, pracowałem wtedy jak najbardziej, potrzebowałem również pieniędzy po prostu. Prozaiczne powody. Tak, zrezygnowałem z pracy dopiero wtedy, kiedy uznałem, że teraz jest taki moment, kiedy mam pewną odłożoną sumę i nawet jeżeli nie będę miał pieniędzy z nagrywania, to ja i tak wyżyję. Tak, przeżyć. Tak. I wtedy zdecydowałem się. To nie było wcale tak dawno, bo to było chyba 1,5 roku temu. A twój ulubiony TikToker? Moja dziewczyna. Czy to tutaj, która stoi na snu? Tak. Jak się poznaliście? Ostatni temat, trochę prywaty, poczułam się teraz jak taka wścibska ciotka w ogóle swoją drogą, ale bardzo pociągnę jeszcze ten temat, chociaż już mówiłam, że będę kończyć. Poznaliśmy się w pracy. Którą rzuciłeś. Tak, tej, której rzuciłem. Dominika była moją przełożoną. No ładnie. Także była nade mną. I potem po pół roku tej pracy ją rzuciłem, tak. Znaczy nie Dominika, ale pracę. Damian, to na koniec przygotowałam dla ciebie serię szybkich strzałów. Jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Zaczynamy. Gdybyś był pizzą, to jaką? Z salami i podwójnym serem. Dlaczego? Uwielbiam, to jest moja ulubiona pizza. Dla mnie salami jest enough na pizzy. Z kim z show biznesu pojechałbyś w Bieszczady? Z panią Małgosią Rodzonek. Matma czy Polski? Polski. Zara czy H&M? Zara. Prosta. Stanowski czy Janoszek? Stanowski. Ulubione miejsce na ziemi? Tam, gdzie będę z moją dziewczyną. Najpiękniejsza Polka? Moja dziewczyna. Nie, no ten to tak słodzi, że już nie mogę. No ale dobrze, akceptujemy. Ulubione przekleństwo? Nie powiem go, ale na K. Masz kompleksy? Tak, jak każdy. Tak, tak.
Największy kompleks? Nie mogę go powiedzieć, dlatego że jeżeli ja go powiem, to ja go będę potem widział w komentarzach wszędzie, dlatego zostawię go dla siebie. I ostatnie, zdrada. Wybaczyłbyś? Nie, nie wybaczyłbym. Stanowcza odpowiedź. Stanowcza. No i na koniec musi paść to pytanie, czy pokażesz nam swoją tapetę w telefonie? Tak, tak. Ja tak chwaliłem tutaj Dominikę, a ja nie mam jej nawet na tapecie. Moja tapeta to jest... Oj. Może? To jest coś takiego. Oj. Aj. Blokowanie ekranu. A nie, nawet tutaj nie mam tapety, no a tutaj mam taką. Nie wiem dlaczego, ustawiłem to kiedyś i tak już jest. Damian, bardzo się cieszę, że miałam okazję dzisiaj Ciebie poznać. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nieraz. No i co? Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo.